Fantastyczna pogoda. Normalnie długo na to czekałem, ale się doczekałem. Będziemy teraz przesadzać karłatki, które zakupiłem. Zresztą jak i pół Polski. Do nowych doniczek, do większych. Ja to mam takie doniczki. Są dość duże. To jest moja dłoń. Te doniczki to nie wiem ile tych litrów jest. 7,5 litra. 7,5 litra doniczka. Będę rozdzielał też te karłatki, bo tam jedna jest w takiej grupce jakby, a dwie są pojedyncze. I zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy się uda, czy wszystko będzie w porządku. I pod folią też podleję wszystkie te roślinki, bo takie słońce ma być u mnie już ponad tydzień. Będzie coraz cieplej, na dworze będzie po 15 stopni, tak naprawdę to już bez folii będę je trzymał. Bo nie chcę też, żeby tam było ze 40 stopni i taka parówa, no bo to też niezdrowo. A potem w marcu znowu przyjdą mrozy i pochmurnie będzie i lepiej takich rzeczy nie robić. Aż tak ostro nie startować. W Waszyngtonie jeszcze podleję, bo wiem, że chcą. Na przykład tą drugą, żeby mi się też nie pozwijała. Wyciągnę je tu na taras. W tej chwili jest u mnie plus 10. Ale to przez to, że jest słońce, bo w cieniu zapowiadają 7. Ale jest naprawdę mega przyjemnie. Ja w bluzie jestem i nie odczuwam naprawdę żadnego zimna. Okej, wyciągam te karłatki. Zobaczymy w ogóle jak wyglądają. Mają się świetnie. No i mam tam dwie pojedyncze. Tu jedna, tu druga. Jedna jest w takiej grupce, ale to też rozdzielę, bo przecież jak później będzie to... Nie, rozdzielę to po prostu. Będzie więcej. Doniczki jak widać są dużo, dużo większe. Więc będzie się im fajnie rosło. Przy okazji zobaczę, czy jakichś pędraków, czy jakichś szkodników, czy czegokolwiek na tych palmach nie ma. Bo ponoć słyszałem, że u niektórych jakieś tam dziwne stworzonka żyły. Więc nie mam zamiaru, żeby mi tam zaraziły w basenie pozostałe rośliny. Więc zaraz to zobaczymy przy wyciąganiu. Pierwsza karłatka na liściach, wydaje się wszystko w porządku, nie widzę tu nic, w tym słoneczku uwierzcie mi naprawdę dużo widać, jedne co zauważyłem to taki biały nalot, tam już jedna osoba też już o tym wspominała, jest taki biały nalot, nie wiadomo co to, generalnie po przesadzeniu mam zamiar to zmyć, patrzcie jak to się troci w ogóle, po prostu to zmyję. No i tyle. Będzie rosło, będzie dobrze. Zobaczymy jakie korzenie są. Oddalę tylko ten, żebyście widzieli. 3, 2, 1. O kurde. Korzeni jest cała masa. Jak mi ktoś powie, że były wyharatane z plantacji, to jest w błędzie. Tu ewidentnie widać, że spędziła kupę czasu w tej doniczce. Były pewnie pod szklarnią, jedna koło drugiej poukładana w doniczce. Spód lekko wilgotny, raczej zimny niż mokry. Korzenie petarda. Nie widzę jakichś pędraków i innych takich stworzeń niepożądanych, robactwa. Wygląda genialnie. Zobaczcie, tu już praktycznie w ogóle ziemi nie ma. Zeżarła całą ziemię, tu tylko przy górze. A cała reszta to jest bardzo zbity zwój korzeni. Dobra. W
wkładamy do doniczki. Dobra, pora i czas na obdukcję drugiej. Ta druga jest większa. Też zauważyłem ten biały nalot. Zobaczcie tutaj na liściach. I na tym wychodzącym liściu tutaj. Trzeba bardzo uważać, bo karłatki mają bardzo, bardzo ostre kolce. Już sobie nie jedną wbiłem, ale czego się nie robi dla takich cacuch. Dobra, przesadzamy do większej doniczki i patrzymy na korzenie, jak wyglądają. Kto ogląda, to wie, używam doniczki z ziemią z trachykarpusami. Tam 60 trachykarpusów było wysianych i wyszedł mi tylko jeden. Mam go właśnie tutaj. A cała reszta, nie, o tu widać nasionko i wyszedł jeden. Cała reszta nie wyszła. Czemu? Nie wiem. Nasiona były roczne. I też dobrze przesuszone, bo ja je trzymałem w takim pudełeczku normalnie na wierzchu, więc może chodzi o to, że wyschły, nie trzymały swojej świeżości. Zobaczymy, jak przez sezon, może tu zaczną wyrastać w jednej i w drugiej karłatce. Może zaczną wychodzić trachy, to będzie fajnie, to wtedy będę je wyciągał. Kurde, jest jeszcze jedna sprawa. Nie zrobię tej trzeciej karłatki, żeby ją podzielić. Pewnie czekaliście na to, bo nie mam ziemi, po prostu nie mam ziemi, chyba że rozdzielę i wsadzę do mniejszych doniczek, to wtedy mi wystarczy. Tak zrobię, ważne żeby rozdzielić już, żeby się już ukorzeniało, temperatury będą zacne w tym basenie, więc powinno być dobrze. Miałem nie przesadzać, tej karłatki nie rozdzielać, ale jestem uratowany, bo patrzcie, ile mam ziemi. Całe to jeszcze tu w dwóch doniczkach. Powiem tak, kto oglądał, to wie, miałem na parapecie przed świętami brugmansję i wszystkie fajnie się przyjęły. Zobaczcie, nawet listka puszczały. Ale musiałem na święta
porządek zrobić. Wsadziłem do basenu, no i wszystko padło. To mogłoby jeszcze odbić, bo jest zielone. Może odetnę jeszcze, wsadzę to. Ale wątpię w to. One są już takie pomarszczone. Może to zgnilizna, nie wiem. Tak czy siak. Patrzcie, ile patyków, tyle do niczego odzyskałem. Zobaczcie, ile miejsca się zrobiło. I to jest właśnie szansa dla mnie, że karłatkę będziemy rozdzielać. Dobra. A więc jak mam ziemię, to zabieramy się za rozdzielanie karłatki. To chyba nie będzie łatwe, bo jak widzę, jakie tam korzenie są, to ciężka sprawa będzie. Ale z drugiej strony też się zastanawiam, bo są dwie. Czy jest sens? Przecież pokażę wam coś. Po co to szarpać, to potem będzie chorować. Tutaj też mam karłatkę i najprawdopodobniej była kupiona w tej samej formie. Przyjrzyjcie się na ten. Tu rośnie ten gruby pień. O właśnie. Ten główny gruby pień. I jest przyklejona do tego mniejszego pnia. I to jedno na drugim rośnie. I chyba zostawię ją. Nie będę tego szarpał. Nie to, że jestem leniwy. W sumie jestem. Ale nie chcę tego szarpać. Po co to będzie chorowało później? I z drugiej strony też na co mi tyle tych karłatek? A tak to fajnie sobie będzie rosło. Jako jedno. A po drugie zobaczymy, czy w ogóle będzie się coś z tym działo, czy nie. Przecież to nic praktycznie nie kosztowało. Czteropak browara. Dobra. Przesadzamy.